W tym odcinku powiemy sobie, jak przekopiować tabelę z Worda do Excela. Zaznaczmy naszą tabelę, tak aby wszystkie kolumny i wiersze były wybrane. Naciśnijmy Ctrl-C, przejdźmy do Excela, naciśniemy teraz Ctrl-V. Jak widzimy, wstawiliśmy tabelę i jest ona umieszczona tutaj poprawnie, ale możemy jeszcze nieco zmienić ustawienia. Przejdźmy do narzędzi głównych i w pozycji wklej znajdziemy dwie opcje. Możemy zachować formatowanie źródłowe, czyli to formatowanie, które było widoczne w Wordzie, lub też uwzględnić formatowanie docelowe, czyli dostosować obecne dane do Excela. I prawdopodobnie najczęściej będziemy korzystać z tej opcji. Czasami, kiedy wstawiamy jakieś dane, przejdźmy sobie tutaj do innego arkusza, czasami, kiedy wstawiamy dane, są one wstawiane do jednej komórki. Jeśli byśmy to wstawili, tutaj jak widzimy akurat zostało to wstawione poprawnie, ale może się tak zdarzyć, że nasza cała tabela wyląduje w komórce A1. Wtedy musimy zaznaczyć taką komórkę, przejść do danych i wybrać tekst jako kolumny. Tutaj w tym momencie nam to nie zadziała, ale ten kreator pozwoli nam rozbić tekst na poszczególne kolumny. To wszystko w tym odcinku. Bardzo proszę o pytania, komentarze i subskrypcję kanału. Do usłyszenia!